Chwyty barowe. Ziemek Kosmowski, urodzony w 1960 roku, lider, wokalista i gitarzysta łódzkich grup Phantom, Brak, Rendezvous, Kosmowski. Wszystko było trudne, a w jakimś sensie przewrotnie wszystko było łatwe. Pierwszy raz gitarę wziąłem do rąk, mając lat 14-15, na przełomie podstawówki i liceum. Chyba uprosiłem mamę, żeby mi kupiła pudło. To był taki czas, kiedy już słuchałem rock'n'rolla, Cepelinów, Budgie, Purple i masy innych kapeli. Zamarzyła mi się i mama kupiła tą gitarę. Ale ponieważ ja nie jestem rewelacyjny, jeśli chodzi o słuch, o wykształcenie słuchu, o zapamiętywanie muzyczne i takie tam inne rzeczy, więc nie szło mi za dobrze. Nauczyłem się tam może paru piosenek takich ogniskowych. I na tym się zakończyło. Później w liceum poznałem kumpla, który już nieźle grał na gitarze. I akompaniowałem mu, bo on już tak grał I Wish You Were Here, Pink Floydowym, tam takie już poważniejsze rzeczy. Ale to takie było zawsze przy okazji. Muzyka mnie bolała, ale nie muzykowałem jakoś intensywnie. I poznałem Bogusia Michalonka. Niedocenioną, myślę, i taką nie do końca pamiętaną postać. I on mi zaproponował wzięcie udziału, czy współzałożenie, nie ma znaczenia. Najbardziej elegancko będzie wzięcie udziału w jego kapeli Phantom. No i od tego się zaczął. Od kwint tak zwanych, czyli fifths, czyli to jest granie. Nie ma znaczenia, czy to jest dur, czy to jest mol, jak nie masz idealnego słuchu, to nie ma znaczenia. Łoisz kwintami. No i tak się zaczęło. Boguś przywiózł albo dostał z Londynu w tamtym czasie, druga połowa lat 70. Kilka płyt, wśród których była Nevermind the Bollocks, Six Pistolsów, Black and White, Stranglersów, jakaś kapela pod tytułem Outskirts, coś jeszcze. No i jak usłyszałem Pistolsów i Stranglersów, to chociaż do tej pory kocham Cepelinów, ale przyszedł moment odłożenia ich na bok. Ten jakiś taki prąd kontestacji, takiej dezynwoltury w śpiewaniu Rotena i w ogóle to wszystko takie niby się nie zgadzające, a jakże się zgadzające. No i tak zaczęliśmy robić Phantom, czyli no pewnie jedną z pierwszych takich punkowych, czy prawie punkowych kapel w tymże kraju. Nie sądzę, żebym był kiedykolwiek członkiem jakiegokolwiek ruchu w ogóle w życiu. Ja nie przypadam za ruchami, poza fizycznymi, jak, cokolwiek by to znaczyło. Ale no, klasyfikowano nas jako takie punkowe, nowofalowe granie. Wzięcie każdego nowego instrumentu, który nie jest spokrewniony, no bo wiadomo, że grając na gitarze, jak się weźmie ukulele, albo weźmie się ud, czy coś innego, co jest strunowe, no to jest jakieś podobieństwo. Ale instrumenty dęte w stosunku do strunowych to jest różnica. To jest od nowa to samo. Gama, skala, przede wszystkim nauka zadęcia. Jak się to robi w późnym wieku, to jest masakra, bo przecież te mięśnie nie są wyćwiczone, więc ta buzia po kilkunastu minutach już mówi do widzenia. Ale lubię dęte. W dętych jest coś ze śpiewania. Ta gitara po prostu się pojawiła, bo tak było w tamtym czasie, że to był instrument młodzieżowy, rock'n'rollowy. Oczywiście był też bas w międzyczasie, bo jak byli lepsi gitarzyści, to ja grałem na basie, jak byli gorsi gitarzyści, to ja grałem na gitarze, ale to normalne. Zagram wam kawałek, który ma 40 lat, który jest z lekka kontestujący. Właśnie nie jest kawałek, to jest melorecytacja. Były problemy z nim, z cenzurą i z różnymi smutnymi panami. Nie wiem, czy dzisiaj będą też problemy ze smutnymi panami. On normalnie był grany właśnie kwintami, czy na basie, czy na gitarze. Ale ponieważ jest pudło, no to zagram. Prawo jest z tym, kto ma karabina. Prawo jest tam, gdzie tylko broń. Typowe Gott mit uns, Gott mit uns.
Prawo jest z tym, kto ma karabina. Prawo jest tam, gdzie tylko broń. Typowe Gott mit uns, Gott mit uns, Gott mit uns. Żyjesz dziś, żeby jutro bić. Takich jak ty na świecie jest tłum. Bez wojny też i dobrze o tym wiesz. Nie musi to być broń, wystarczy dłoń, żeby bić. I to jest cały utwór, który oczywiście w punkowej wersji był grany 3 razy, plus różne tam ruchy, plucie i tak dalej.